Cześć, witam. Dzisiaj z innej beczki, ale też strategicznej. Świetna, wciągająca gra z czasów II wojny światowej, karcianka. Można naprawdę się pobawić. Oczywiście znana na całym świecie, rozgrywane są zawody sportowe w tej konkurencji, tej karcianki, jakieś mistrzostwa, ligi międzynarodowe. No bardzo dużo z tego, oczywiście no, trzeba wtedy poświęcić trochę kasy. Ona jest bezpłatna. Dużo można o niej się poczytać na stronie cards.com. Tutaj ja mam to w wersji, można sobie ustawić język, wersję polską też jest. Również bez inwestowania żadnych pieniędzy otrzymujemy złoto, otrzymujemy tutaj jeszcze diamenty, dodatkowe karty, możemy spokojnie sobie w nią grać, nawet dla jednego gracza i świetnie się po prostu bawić. Tutaj jakieś pakiety dostałem nowe. Mam coś tak Niemcami, jakiś pakiet. Okej, okay, pięć kart. Pancera czwórkę dostałem, batalion pionierów, Stuga trzeciego, tak. Tu mam następnego jakiegoś. Kleszcze, plus jeden do ciężkiego pancerza, zasłona dymna. No naprawdę, no jest fajna, wciągająca. Naprawdę można sobie bez inwestowania pograć. Mamy tutaj właśnie bitwy mamy, mamy trening. Najczęściej bez oczywiście żadnego płacenia możemy ten trening sobie zagrać. Te bitwy online, mamy draft też, mamy za każdą bitwę online mamy losowe karty, dodatkowe nagrody. Jest tych talii, deków można dostać bardzo dużo. Kampanie możemy rozegrać różnymi. Są Amerykanie, Anglicy, Japończycy, Rosjanie, oczywiście Niemcy. No naprawdę, tak jak mówię, no wszystko tutaj jest opisane, można sobie jak zacząć, poradnik, wszystko jest opisane. Misje są codzienne, można wykonywać te misje, zdobywać nagrody, a te nagrody, jak widzicie, to jest 50 na przykład tego złota, które nam jest również potrzebne, bo na przykład w sklepie nie tylko możemy kupować za pieniądze, oczywiście za pieniądze również, tutaj niecałe 2 dolary jest jakiś zestaw powitalny i tak dalej, ale za te diamenciki, za mamy pakiet podstawowy 100 złota albo 14 diamentów. No już teraz ja już trochę pograłem, stać mnie na to, żeby sobie taki pakiet bez kupowania za pieniądze, z tego co z gry zdobywa się te diamenty i złoto, można sobie te pakiety kupować. No i spróbujemy zagrać, no trening, okej, okay. Niemcami. Zlokalizowany. Te stoły są świetne. Każde rozdanie ma inny stół. Okej. Okay. Będziemy walczyć z Anglikami, jako Niemcy. W tej rozgrywce dostajemy na początek 4 karty. Tu są nasze ruchy. Mamy w tej chwili jeden ruch i ten musimy wykonać tylko, który daje nam ruch przeciwnika. Moja tura. Dostajemy coś za dwa. Mamy dwa. Możemy przejąć linię frontu. Wychodzimy moją kartą na linię frontu. Ona już teraz robiła ruch, że w tej turze nie może. Wszystko jest opisane dokładnie tak, że można. Później już jest to skomplikowane. No trzeba tutaj kombinować. Jeszcze mamy dwa. Za dwa ruchy co ja mogę? Operacja wspólna. Ale to w tej chwili nie mogę zrobić. I operacja wspólna też nie. Mam dwie karty operacji wspólnej. Ok, zakończam tą turę. On coś dostaje, ale nic nie robi. Dostajemy nukers. Mamy 3 teraz punkty ruchu. Tu mam coś. Ok, mam myśliwiec. Wystawiam go.
i 0. Mogą atakować bazę. Chodzi o to, żeby zniszczyć wrogą bazę. Wtedy się wygrywa, jeżeli zniszczymy tą jego bazę całkowicie. On już tu zaczyna coś robić, tak co on tu ma efekt pasywny jakiś. Ja tu dostaję jakiś włochów. Zniszcz wybraną jednostkę posiadającą co najmniej 4 punkty ataku. Jest! No więc, ale co? Celem musi być jednostka o ataku wynoszącym co najmniej 4. Aha, ona nie ma, bo ona ma ataku, tylko obrony ma 6. Ale my możemy atakować za jeden albo bardzo. Okej, atakujemy. I po jednym straconym już więcej nic nie mogę zrobić. 4 jeszcze punkty mam ruchu. Wystawiam następny samolot. 0. Okej, dostaję następną kartę. No. Co on nam tu będzie? O! Tracisz kontrolę nad jednostką. Okej. Nasza tura. 5 punktów mamy. Co atakujemy? Rozmieszczenie. Bombardowanie z lotu nurkowego. Okej. Za 3 go. Tracimy tą kartę. Nie, nie tracimy. I za 3 dostał. O, super. Już nie mogę drugi raz. I ten myśliwiec za tego celem dowolnym jest na pożbizny. No dobra. Niszczymy go. Jeszcze mamy jeden ruch. Okej. Wystawiamy sobie tą włoską kawalerię. Co on tutaj będzie kombinował? Z komputerem będzie zagrać online z mistrzami, championami. Oj, tu mi teraz załatwił mnie dość. 6 punktów. 4 mamy tego Junkersa. Za 1 mamy znowu natakowanie. Okej, tej się pozbędziemy. Za 1, ale to jest nic. No i on ma linię frontu. Może atakować wtedy moją bazę. Dobra. I jeszcze mamy 3. Za 3 operacja wspólna. W tej chwili nic nie zrobię z operacji wspólnej. I tu mam po 4 za 5. Nie mam. Nic nie mogę zrobić. Talia 30 jeszcze. Ona wzmocni jednostkę, tą, która pilnuje. A i wystawił ją na pierwszą linię. Okej. Okay. I jeszcze tutaj coś wystawił, jakiś 26 pułk saperów. Okej, okay. Nasza tura mamy. Słabo. Pułk piechoty nam będzie potrzebny, stawiamy. Za 4 Junkersa. Okay. Dostajemy jeszcze za to bombardowanie, ale on ma tu 12, jak kurwa mać. Przemocny. Operacja wspólna za 4. Dobra, troszkę go. Troszkę żeśmy go osłabili, ale mocny. No. Tą kartę ma mocną. Przeróżne te karty można dostawać. One swoje mają. Tak jak tu jest wszystko opisane, co te karty mogą robić. Teraz mamy 8 ruch. Co my tu zrobimy? Mamy aż 2 jednostki na przodzie. Wystawiamy za 4 pułk piechoty. Okej. Okay. On teraz nic nie będzie mógł zrobić w tej kolejce. Ci mogą atakować za 1. Ale on nas... Ja... Dupa zbita. Bombardowanie. Dobra. Za 1 tylko i 3 mamy. Operacja wspólna. Za 3 jeszcze. Dobra. I 1 punkt mamy. Nic już chyba nie możemy. Nie możemy nic zrobić. Okej. Okay.
Co tam jeszcze zostało? Szpiegów. Rozpierdzielił wobec. I 23 dostał kartę, wzmocnił sobie bazę na 23. 9 mamy. 9. 7 atakujemy. Nie, bo to jest. A, przyszpilił mnie. No kurwa. To nic, mamy 9, tyle mogę zrobić. Zniszczył w żadnym związku się na całym 4 ataki. Nie ma żadnego takiego ataku. A tu mamy tego Junkersa. No nic, zostawiamy Junkersa. Junkers w tej kolejce nic nie może zrobić. Nic. No i możemy z nic zrobić. Dobra. A to nam się odkłada, tak? Te 4. Dostaniemy teraz. No 4 karty jeszcze jest dobra. Dodatkowo. Dycha mamy. Niszczymy. Okej. Tu mu za 5 zostało. Mamy dość silnych. Nie mogą teraz nic robić. Mam to przeszpilone. Dobra. Czwórka pancer wystawiamy i mamy 4. 3 punkty tylko, nic dalej. To jest. No i ta piechota mu się tu trzyma na pierwszej linii. Jeszcze. No pięknie, jeszcze dostał. 11 punktów. Atakujemy mu. Nie jest, bo ona jest dalej przyszpil. Kurde, przyszpilona na. Okej. Okay. Za 5. Zniszczył mi, ale poszedł. I tu mamy siłę połączone z tym czołgom, ale ja tu nie mam czołgów. 4, ale on też tu nie ma 4 nigdzie. Nie ma takiego ataku. A ja nie mam czołgu, żeby wzmocnić, więc 9 mi zostaje i nic nie mogę. No i nic nie mogę zrobić. No. Jeszcze artyleria. No. No i tak. No, super. Przejdziemy jeszcze. Dobra, rezygnuję. Kapitulacja całkowita. Baza spłynęła. Porażka. Okej, okay, nic nie dostanę. I nagrodę. Dwa diamenciki jak 10. Jak zrobię sobie 10, na 10 skoczę. Okej, okay, co zagramy? No. Jaki stół nam teraz pokaże i z kim? Johnson. Z Amerykanicami. Tam było z Anglikami, tu z Amerykanicami. Też dostajemy losowe 5 na początek. I gramy. No tak jak mówię, super. Bardzo fajna, wciągająca gra. Na chwilę można sobie całkowicie swobodnie usiąść i pograć. Okej, dzięki, to było na tyle. Trzymajcie się.